Rodzice wpłacali pieniądze na wspólne konto, ale okazało się, że jedna z matek wypłacała je i przeznaczała zupełnie nie na to, na co się umówili. Chodzi o 70 tysięcy złotych. Dlatego wyjazd dzieci na zieloną szkołę stoi na razie pod znakiem zapytania. Sprawą już zajmuje się policja, a rodzice organizują zbiórkę. Magda Sincewicz. Z konta Rady Rodziców zniknęła naprawdę duża kwota i niełatwo będzie zebrać ją ponownie. Mimo to rodzice chcą jak najszybciej naprawić sytuację. Najważniejsze jest dobro naszych dzieci pokrzywdzonych. Trzeba im przywrócić radość. Radość z życia po prostu. No i żeby wiedziały, że mogą na nas liczyć. Przeliczyła się osoba, która doprowadziła do tego wszystkiego. Czym się kierowała? Nie wiadomo. Godne pochwały jednak jest to, jakie wywołało to skutki. Tak naprawdę wydarzenie, które nie powinno mieć miejsca, uruchomiło wielką, wielką lawinę dobra. Rodzice organizują kiermasze, organizują przedstawienia teatralne, sesje fotograficzne. Część przywłaszczonych pieniędzy udało się już zebrać, a nawet jeśli będzie brakowało, to z pomocą przyjdą inni. Mnóstwo ludzi wpłaca na konto skarbonki. Już jest uzbierane podobno ponoć 10 tysięcy złotych, ale ja też deklaruję jako prezydent, że miasto również wesprze szkołę, wesprze dzieci. Uzupełnimy brakującą kwotę, aby dzieci mogły na tą zieloną szkołę wyjechać. Na razie nigdzie raczej nie będzie mogła wyjechać kobieta, która przywłaszczyła pieniądze Rady Rodziców. 13 marca bieżącego roku do Komendy Miejskiej Policji zgłosiła się 31-letnia mieszkanka wraz z pracownikami szkoły, która przedstawiła całą sytuację dotyczącą przywłaszczenia pieniędzy z klasy. Kobieta odpowie za przywłaszczenie, grozi jej do 5 lat więzienia. To kolejna lekcja, nie tylko dla niej, ale także dla młodzieży.